kobiety są... Aha, aha. Nie. Tak, tak. Zaśpiewaj kolędę jakąś. Ale ty kupiłeś te różki, no. A czy wy jesteście historykami? A wiesz, kim są? Wśród nocnej ciszy. Brada Pita. Nie lubię świąt. Dzisiaj będzie więcej o kłótniach. Poczekamy, aż montażysta usiądzie. Pozdrawiamy montażystę. Here I come. Dostajemy też od Was pytania. Bardziej komentarze, ale pytanie. Jest jedno pytanie. Pozdrawiamy Paulinę, Paulina Warchała. Pytanie do Was. Czy jesteście team barszcz czerwony, czy grzybowa na święta? Nie słyszałam w ogóle o teamie grzybowa na święta. O, ojka. A jednak przyniosę salsę sam. No ty prowadź, bo ty nie jesteś dzisiaj organizatorem vloga. No tak, ty mniej więcej wiesz. Ale ty kupiłeś te różki, no. Nie wiem. Dzisiaj będzie głównie o kłótniach. Byłyśmy na Placu Litewskim. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali Mirowskiej. Może zobaczmy. Czekaj, to nie to. A co zrobić, żeby się nie kłócić przy wigilijnym stole? Milczeć. Ja się jeszcze nie dowiedziałem. Nie rozmawiać o polityce. O czym w takim razie można rozmawiać? O świętach Wielkanocy. W Boże Narodzenie? Na przykład. Kłócicie się przy wigilijnym stole? Nie, nigdy. Naprawdę nigdy? Naprawdę nigdy, nie. Ale to jak wam to się udaje, że się nie kłócicie? Nie wiem, jakoś tak się udaje. Po prostu trzeba się trzymać rodziców, bo rodzice trzeba trzymać, kiedy one żyły, bo później będę szkodować, że ich już nie będę. Już nie zrozumiałam jeszcze. No, że wiesz, to jest dobry argument. Że jakby doceniać chwilę, tak. Jaki jest wasz przepis na udane święta? O, to jest ten. On. Oglądanie filmów, co tam puszczą, albo czegokolwiek i tyle. Raczej nie staram się do tego podchodzić jakoś, nie wiadomo jak religijnie. Czy coś cię denerwuje w świętach? Że są. Co miałoby się wydarzyć, żeby te święta były naprawdę fajne, udane? Żeby ciocia z Krakowa przyjechała. O, widzisz? Widzisz, ciocia z Krakowa, czyli jednak widzisz? Tak. Tak bardziej z rodziną, tak tradycyjnie, bo a to dziadek, a to babcia przyjedzie, jeden, drugi, trzeci. Czego byście życzyli Polakom na święta? Przestać tak narzekać. Moją mamie i mojemu tacie wesołych świąt. No. To ja mam dla ciebie pytanie. Masz, no i w końcu masz pytanie, zadanie. Bo ciągle ja. Dobra, coś pytanie, mówię. Zadanie, challenge, musisz to zrobić. Dobrze. Zaśpiewaj. Nie. Tak, tak. Zaśpiewaj kolędę jakąś. Nie! Nie ma, nie ma, jesteśmy na wizji. Nie, musisz zaśpiewać. Nie, śpiewaj. Nie, to z tobą. Śpiewaj, nie, ty nie. Pierwsza, a ja później swoją zaśpiewam. A ja nie znam kolęd. Znasz wszystkie. Śpiewaj. Ja zatka muszę. Przybierze jej do Betlejem. No dawaj. Dać ci tekst z internetu? Nie wiem. Nie lubię takich. 3, 4. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Teraz ty. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokościach, chwała na wysokościach, a pokój na ziemi. No i no, super, można. No. Ale w ogóle mega, w sensie to wykonanie Czarka z Radkiem teraz tej kolędy, nie? Zapuściliśmy na tym na Facebooku. Jak to leci? Triumfy. Triumfy, to to? No, to super, no to mi się podoba. Pokażemy wam fragmencik może. No. To zrobiliśmy tą sondę w naszym kościele, w tą niedzielę. Czy możesz powiedzieć jakąś najbardziej zabawną sytuację ze świąt, jaką pamiętasz? Nakarmiłem karpie proszkiem do prania. Co się z nimi stało? Musieliśmy je szybko ubić, a to były takie czasy, że słabo było z lodówką. Dlaczego nie lubisz świąt Bożego Narodzenia? To jest pytanie z tezą. Skąd wiedziałaś, że nie lubię? Bo przed wywiadem powiedziałeś, że nie lubisz. To prawda, ale oni tego nie wiedzą. Chyba nigdy nie lubiłem tej spiny świątecznej i tego, że wszystko się kręci wokół jakichś takich dziwnych rzeczy, nie? Typu tam, nie wiem, ustawienie stołu, choinka. Nie cierpię ubierać choinki jako dziecko. Dlaczego? Jako dziecko lubiłem, a chyba dlatego, że mnie zmuszano do tego. Twój przepis na udane święta w takim razie. Ojej, no chciałbym poleżeć spokojnie na kanapie i wypić piwko, nie? Na przykład. Ale to się nie wydarzy. Dlaczego? Bo będę miał obowiązki. Nie lubię świąt. Poszliśmy do lasu po choinkę
przynieśliśmy. Mój tata popatrzył, wziął siekierę i poszedł po drugą. Tak, w tym pokoju tutaj ozdobialiśmy choinkę. Musieliśmy zrobić pierniczki. To już też była kłótnia, ale o tym może za chwilę. I potem szło do ozdabiania choinki i zazwyczaj to robiłyśmy we dwie. I tu pojawiał się problem. Moje pytanie. No to moje pytanie jest takie. Co cię najbardziej wkurzało we mnie właśnie w tych przygotowaniach świątecznych, że się kłóciliśmy? Ja pamiętam to napięcie. Nie masz takiego dbałości o szczegół, nie? Nie mam. Dbałości o szczegół, że właśnie tak jak mówi ciotka, nie? Że z każdej musi być równomiernie ubrana ta choinka, nie? Oczywiście najpierw... nie widać z tyłu. Weź no tam za choinką też ma być. O masz, ale z przodu to tak ciemno. Po co żeś z tyłu tyle tych lampek dawała? Nie, właśnie nie. Położysz się gdzieś pod choinką i nagle wiesz, nic nie ma? Wszystko widać. Z jednej strony, z drugiej strony. I to właśnie mnie to wkurzało, że na przykład ja próbowałam ci jakoś pomóc. Wiedziałam, że tobie się nie będzie podobać. I próbowałam, po prostu wieszać te światełka, a i ty tak po mnie poprawiałaś. Że to wkurzałam strasznie. Zawsze skrobię i zawsze słyszę, że trzeba skrobać. Mamy teraz quiz. Czyje urodziny obchodzimy w te święta? No Mikołaja Świętego. Mikołaja? Jezusa Boga? Okej, okay, super. Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię? Dlaczego się urodził? O, nie wiem. A może coś ze zbawieniem? Żeby zbawić ludzkość, świat? Dobrze. Kto według was należy do Świętej Trójcy? Jezus, Maryja i Dzieciątko. No, dokładnie. Trzej Królowie? Po świętach przypomnę jeszcze sześciu króli. Tak? Matki Jezusa w sumie? Tak? To jeden. No nie wiem. Maryja, jakiś apostoł, nie apostoł, Józef i Jezus chyba. Bóg Ojciec. Boży Duch Święty. Koleżanka powie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wzięli udział, tak. Brawo za odwagę. Tak. Czy wiesz skąd pochodzi tradycja choinki, to że ubieramy choinkę na święta? Z tego co mi się wydaje, to zostało to zapożyczone z Niemczech. W XVI wieku z Niemiec. Turba Durych. Dużych, przepraszam. Durów, oczywiście, jak najbardziej. Marcin Luther i protestanci właśnie wprowadzili tradycję choinki. Aha. A czy wy jesteście historykami? A wiesz, kim są protestanci? No czekaj, ale jak mnie tak na ciebie czają korekcję i w Wikipedii jedziesz, a on... no to wyższa liga. Przebiegła. Wiecie, czy historykami? Nie, jesteśmy protestantami, ale to podobne. A wiesz, kim są protestanci? Nie wiem, kim są protestanci, niestety. No, ale ludzie kojarzą, ale właśnie tak nie ma... Ale są niepewni tacy. Tak, że nie ma takiego związku, no bo po co przyszedł Jezus, jaki to ma związek z twoim życiem i z czego tu się cieszyć, no tak. Jakbyś miała wybrać jedną osobę, którą możesz zaprosić do stołu wigilijnego, bo jest wolne miejsce, to kogo byś zaprosiła? Szymona Hołownię. Naprawdę? No, ale żeby poprowadził nam wigilię. Ta obecność mnie cieszy. Nie, u mnie mogą być, ja lubię rozmowy o polityce, właśnie. Tak. Właśnie o to chodzi, że ja na przykład, dla mnie rozmowy o państwie, o tym, co się dzieje teraz, no to jest, wiesz... Ale też mi się właśnie wydaje, że to jest takie trochę sztuczne, że na przykład jest rozmowa, nie rozmawiamy o polityce. Ale właśnie nasi respondenci tak zwani tak mówili, nie? Ale rzeczywiście... Ale to pewnie tak jest. No do tego doprowadzono w Polsce. Pewnie są takie skrajne przypadki. Też zresztą słyszałam, że teraz szczególnie w trakcie wyborów, że ci byli zapisani, ci byli mocno za platformą i nawet mąż z żoną nie rozmawiali. No i właśnie, no także, to jest bez sensu. Czego? Co? Może nie jestem u siebie? To teraz, a ty kogo byś zaprosiła na to miejsce? Kogo byś zaprosiła? Chyba kogoś, kto by nie miał spędzać z kimś świąt. Ale kto to był? Jarosław Kaczyński. Dziękuję, że jest przeciw. No jak nie wiem, to nie wiem. No to a na przykład Jarosław Kaczyński. Nie zaprosiłabyś go? Nie, ale konkretnie. Poproszę o konkretną osobę. Okej. Z przestrzeni publicznej. Brada Pita. Ale to będzie też promowanie jakiejś opcji.
Politycznej? No. No to kogo byś zaprosiła? Kogoś z lewicy. Pomyślałam o Shirin Wielgus. Rodzina jest najważniejsza. Ale ogólnie ja na przykład na ostatnie święta też jeździliśmy po ludziach, którzy sami spędzają święta i rozdawaliśmy im paczki. O, to jest no, bardzo... Właśnie tak. Tego zapomniałyśmy powiedzieć tak. Na początku. Tak, to było właśnie w ramach Fundacji Wolne Miejsce i to tak. Było mega uczucie. Że tak. To jest pomysł na naprawdę udane święta. Tak. Ja tego nie robiłam, bo pojechałam do tak, rodziny. Ale... Ja też zostałam właśnie przez gościa z naszego kościoła zainspirowana, żeby zrobić takie paczki z pierniczkami, dodać tam właśnie wersety z Biblii i pójść po sąsiadach. Także to jest plan. Zobaczymy, czy się uda. Wiesz, że wezmą nas do Jehowych? Nie. Nie, to już nie te czasy. Kto ci chodzi? No, no jak nie te czasy, jak do nas przychodzą? Życzenia świąteczne, bo prawda jest taka, że nie wiadomo, czy nam się uda następny odcinek może nagrać. Może już wy nie będziecie chcieli nas oglądać. To więc... raz. Czego życzyłabyś, Cornelio, naszym widzom? To ja muszę się zastanowić chwilę. Dlatego ciebie pytam pierwszą, bo wtedy ja mogę się zastanowić. Tak, ja życzę wam przede wszystkim luzu, żebyście nie spinali się w te święta, żebyście mieli fajny czas z rodziną i żebyście przede wszystkim... Zapamiętaj coś z tych świąt, jakąś fajną rozmowę, fajne przeżycie. Tego wam życzę. Ja życzę wszystkim lepszej Polski. To ty poszłaś ambitnie w ogóle. Nie no. W tym porożu. Lepszej Polski i właśnie, żeby te podziały też zostały zakopane. To jest... Między nami. Możliwe? Jest możliwe moim zdaniem. Oczywiście nie w każdym... A czym będziemy zakopywać? Miłością. Zakopywać miłością. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. I to jest też ważne. Wypełnienia postanowień noworocznych. To jest właśnie Eunika. To mi się nigdy nie to jest właśnie... udało. Tak ma być. Jak ja powiedziałam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Ja miałam taką refleksję z tego nagrywania vloga i z całej współpracy z nami, że jest cały czas ten sam schemat. Ogólnie mieliśmy pęd do sztuki. Ja nie miałam żadnego pędu do sztuki. Cornelia nie miała. Ale ja miałam i pisałam sztuki. I takie przedstawienia, tak. Małe. No. I potrzebowałam, ja byłam oczywiście rok w rok główną gwiazdą. Mam nawet zdjęcia, możemy wam pokazać. I byłam, tak, dokleim. I byłam za każdym razem Śnieżynką Królewną, coś takiego, ale potrzebowałam tego. Dziada. Dziadka Mroza. Dziadka Mroza albo jakiegoś drugiego bohatera. No i właśnie obsadzałam w tej roli moją siostrę. Ale ja w ogóle uważam, że to jakoś, bo ja potem już w ogóle było jakieś nasze zimowisko takie młodzieżowe. I występowałam z Olką i ja znowu byłam tym dziadem, więc... My to przedstawialiśmy przed ja znajomymi. Ja miałam może z 5 czy 7. Ja, ty 7, ja 9. Nie, 10. Ja mówię, Korek, ty, ja będę... I tańczyliśmy. Ja będę mówić tak, zaczynam. Kobiety są... Aha. Gorące. Właśnie nawet to pokazujesz, nawet słów nie miałam w tej roli, tylko miałam odgłosy. A je, no tak.